W ostatnim meczu sezonu szczecińska Pogoń udowodniła nie tylko swoim kibicom, że ostatnie wyniki w lidze były wynikiem tylko i wyłącznie słabszej formy, a nie wchodzenia w przeróżne układy z innymi klubami. Gdyby było tak, jak mówili złośliwi, to środowy mecz w Olsztynie zakończyłby się z pewnością zwycięstwem gospodarzy, którzy punktów potrzebowali jak wysuszona ziemia dżdżu. Jedyną bramkę meczu zdobył Ferdinand Schiffon już w 9 minucie. Oto ta akcja. Później 80-minutowe wysiłki gospodarzy nie przyniosły efektu bramkowego i po porażce 0-1 Stomil będzie musiał walczyć o ligowy byt w barażu z Górnikiem Polkowice. Po meczu mocno wzburzony prezes Stomilu Piotr Wieczorek zarzucił sędziemu Mikulskiemu stronnicze sędziowanie i wypaczenie wyniku spotkania. Stomil Pogoń 0-1.